Jedne z największych tegorocznych polskich manewrów strażackich odbyły się w gminie Września, w Szczerym Polu na granicy Słomowa i Psar Polskich. Od kilkunastu lat ćwiczenia tej rangi z udziałem zastępów Państwowej Straży Pożarnej z kilku powiatów nie miały miejsca na terenie powiatu wrzesińskiego, dlatego idea była taka, żeby zorganizować je właśnie tutaj u nas. Miejsce padło na Słomowo, na bocznicę oddaloną od trakcji kolejowej. Do gigantycznej akcji pod kryptonimem Pociąg 13 zaangażowano około 100 strażaków z całego województwa, a także prokuratorów, policjantów, ratowników medycznych, urzędników oraz 5 spółek polskich kolei. Współpraca z PKP była konieczna ze względu na szczególny charakter zainscenizowanej katastrofy. Wszystko wyglądało tak, jakby jeden z wagonów piętrowego pociągu pasażerskiego przewrócił się po zderzeniu z samochodem. Uczestnicy manewrów ćwiczyli wszystkie możliwe zachowania w takiej sytuacji. Od przyjęcia zgłoszenia i lokalizacji miejsca zdarzenia, poprzez zabezpieczanie terenu i ewakuację poszkodowanych, aż do gaszenia pożaru pociągu. Ta ostatnia część manewrów była najbardziej widowiskowa i jednocześnie najtrudniejsza. Ogień w wagonie rozprzestrzenił się bardzo szybko. Do akcji trzeba było rzucić 3 linie gaśnicze, które najpierw wykorzystywały wodę, a później pianę. Strażacy działali jak przy rzeczywistym zagrożeniu. Trudny dojazd, trudny teren, trudne organizowanie tych działań ratowniczych, współpraca z innymi służbami, więc naprawdę wiele, wiele wniosków. No i w tej chwili praktycznie będziemy później w zaciszu naszych strażnic te wnioski omawiać po to, żeby jak najlepiej się przygotować do tych realnych zdarzeń. Właściciel terenu, na którym odbyły się całe manewry, nie zastanawiał się długo, gdy strażacy ponad tydzień temu zgłosili się do niego z prośbą o udostępnienie pola. No długo się nie zastanawiałem, no wie pan, no jak tu się można zastanawiać, no po chwili mówię, no dobra, możemy się dogadać, nie? Nie jest pan przerażony ilością ludzi, samochodów, które nie, tam dojeżdżą? Oni mówili, że tutaj bardzo dużo wie samochodów, nie? No, mówili o tym, no. Jak pan ocenia z boku przebieg tych ćwiczeń? No wie pan co, no ja się nie znam na tych sprawach strażackich, ale chyba to jakoś jest tam dużo zrzeszenie ludzi tu przyjechało, tych strażaków z daleka, bo to chyba jakie to wojewódzkie, czy tam jakie, nie? Te jak mówili, nie? Jak posprzątają, nie będzie źle. Jak posprzątają, będzie dobrze, nie? No. Na posprzątanym polu w przyszłym roku wyrośnie kukurydza, a w strażackich komendach już teraz wzrośnie poziom umiejętności, których, miejmy nadzieję, nie trzeba będzie sprawdzać w rzeczywistości.